Paweł Wrabec, Obywatele News. Spotykamy się dzisiaj w gronie aktywistów Obywateli RP. Cała wasza trójka była obecna pod Sądem Najwyższym w dniu 21 kwietnia. Doszło tam do skandalicznej postawy policji. Policja przekroczyła kolejny, powiedziałbym, próg bezprawia, czy tak można powiedzieć. Mariusz, ty chyba byłeś poddany na jakiejś wyjątkowo paskudnej opresji. Opowiedz tę sytuację. Stanąłem przy banerze naszym, przy banerze o treści Tu są granice przyzwoitości. Chwyciłem za róg tego banera, żeby go trzymać. I w tym samym momencie poczułem silne pchnięcie w plecy i zostałem wypchnięty na ulicę. Ponieważ stałem na samym krawężniku, to poleciałem na ulicę, którą jechały samochody. Złapałem równowagę, cofnąłem się, odwróciłem się i zobaczyłem za sobą człowieka ubranego w ciemną kurtkę z czarną maską na twarzy. Człowieka, który nie miał na ubraniu żadnych emblematów. Pomyślałem sobie w pierwszej chwili, a to wszystko, jak mówię, trwało sekundy. Pomyślałem sobie, że to jakiś bandzior zwykły. Ponieważ przyzwyczajony jestem, że oficerowie policji, że funkcjonariusze policji, jeśli podejmują jakieś działania w stosunku do obywateli, szczególnie w stosunku do obywateli, którzy w sposób pokojowy demonstrują, najpierw się przedstawiają, potem mówią, jaki jest powód ich działań, a dopiero w następnym kroku podejmują te działania. Natomiast w tym wypadku nie zaszło nic podobnego. To znaczy stanąłem przy banerze, w tej samej chwili ktoś mnie wypchnął na ulicę pod samochód. Pomyślałem sobie, że to bandzior. Odwróciłem się, popatrzyłem i spytałem, dlaczego mnie wypychasz na ulicę, głąbie. Więc reakcja moim zdaniem była bardzo umiarkowana, jeśli zważyć na okoliczności. Natychmiast człowiek, który za mną stał, który mnie wypchnął na ulicę, zrobił krok w przód i wtedy zobaczyłem, że na kurtce ma napis policja. Więc tym człowiekiem, którego wziąłem za bandziora, był policjant. Spytał mnie, jak zrobił krok naprzód, stanął przede mną, spytał, czy powiedziałem do niego głąbie. Tak, powiedziałem głąbie, przyznałem. Wtedy on zawołał swojego towarzysza, innego funkcjonariusza i powiedział, zabieramy go. I natychmiast mnie zabrali. I tyle to trwało. Zaciągnęli mnie do samochodu policyjnego, zamknęli w tym samochodzie i siedziałem tam jakieś 15 minut, obserwując, co się dzieje wokół. W międzyczasie jeszcze widziałem, jak policja wlecze babcię Kasię po trawniku i po chodniku do radiowozu, jak ją wrzucają do radiowozu. Tyle widziałem. No i jeszcze Anię Szmel, też naszą koleżankę, policja traktowała trochę może łagodniej. Tylko ją powalili, ale już nie wlekli, tylko zanieśli. Po jakichś 15 minutach zawieźli mnie panowie funkcjonariusze na komisariat policji na ulicę Kruczą. Przepraszam, na ulicę Wilczą. No i tam zamknęli mnie od razu w celi przejściowej. Siedziałem w tej celi przejściowej 6 godzin równo. Zgodnie z regulaminem tej celi przejściowej, który przeczytałem, bo wisiał na ścianie, osoba umieszczona w tej celi przejściowej może tam przebywać nie dłużej niż 6 godzin. I tyle tam przebywałem. W międzyczasie panowie starannie pisali protokół zatrzymania. Przy czym cały czas byli mili i uprzejmi. I cały czas dawali do zrozumienia, że jak tylko uda im się ten protokół napisać, zaraz mi oddadzą dokumenty i wypuszczą. Także nawet nie próbowałem kontaktować się z prawnikiem. No ale po tych 6 godzinach stwierdzili, że no teraz czas na przesłuchanie. Zaprowadzili mnie 3 piętra wyżej do pokoju przesłuchań. No i tam w pewnym momencie, nie od samego początku, z rozmów między
dwoma funkcjonariuszami, którzy mnie przesłuchiwali, dowiedziałem się, że planują zastosować wobec mnie tryb przyspieszony i od razu osądzić. Od razu osądzić z kodeksu karnego, z artykułu mówiącego o znieważeniu funkcjonariusza będącego na służbie. Siedząc przez 6 godzin w tym pomieszczeniu, w celi przejściowej za kratami, byłem świadkiem, jak panowie funkcjonariusze traktują babcię Kasię. Dowieźli ją na komisariat tuż przede mną, także jak ja przyszedłem, ona już siedziała na krześle przed celą, jednak była skuta kajdankami i nie miała buta na nogach. Siedząc przez te całe 6 godzin, kiedy ja siedziałem w celi, ona przed celą, siedząc w jednym miejscu, co jakiś czas przez te 6 godzin prosiła funkcjonariuszy, nie domagała się, nie krzyczała, bardzo grzecznie, cicho i spokojnie prosiła o dwie rzeczy. O zdjęcie kajdanek i o dostarczenie jej, oddanie jej buta, ponieważ zimno jej w stopę, ponieważ trzymała stopę na zimnej terakocie. Funkcjonariusze cały czas przez te 6 godzin pobytu w celi utwierdzali mnie w przeświadczeniu, że jak tylko skończą prowadzić czynności wobec mnie i wypiszą wszystkie dokumenty, czyli protokół zatrzymania i wszystkie inne protokoły i posprawdzają, czy prawidłowo wypełnili i dadzą do podpisania przez wszystkich ważnych funkcjonariuszy, jak tylko to zrobią, zostanę wypuszczony. Potem w czasie przesłuchania, kiedy się zorientowałem, że jednak sprawa nie jest taka prosta i różowa, czyli nie zostanę wypuszczony, a postawiony przed sądem i prawdopodobnie wyrok zostanie od razu wydany i być może od razu zostanę skazany i trafię do celi, wtedy poprosiłem o kontakt z prawnikiem. Na szczęście mecenas Jakub Wróblewski z kancelarii DBY i wspólnicy i zjawił się w pokoju przesłuchań, kiedy kończyli mnie przesłuchiwać. Przez cały czas funkcjonariusze, którzy mnie przesłuchiwali, patrzyli na zegarek, patrzyli spod łba i co chwilę dawali znać mecenasowi, że nie jest tam mile widziane, że oni nie mają czasu i że powinien już sobie pójść. Mecenas na to mówił, jeszcze tylko 2 minuty, jeszcze tylko podpiszę pełnomocnictwo, bo trzeba to podpisać. Oni wyraźnie niezadowoleni mówili, ale mamy jeszcze tyle rzeczy do załatwienia, także proszę się sprężać. Mecenas, ja podpisałem pełnomocnictwo, mecenas przed wyjściem zobowiązał policjantów, żeby koniecznie dali mu znać o terminie rozprawy. Kilkakrotnie to zaznaczał. Policjanci twierdzili, że tak, na pewno damy znać, ponieważ dziś jest późno, dziś to się nie odbędzie, więc jutro proszę oczekiwać, damy panu znać. Ale jak tylko drzwi za mecenasem się zamknęły, panowie natychmiast zakuli mnie w kajdanki, sprowadzili do samochodu, zawieźli do sądu, natychmiast. W kajdankach doprowadzili przed salę, no i tam po kilku chwilach zostałem wprowadzony na salę i tuż przed salą zostały mi zdjęte kajdanki. Na szczęście na korytarzu spotkały mnie znajome osoby, które spytały, czy jest ze mną adwokat. Powiedziałem, że policjanci nie powiadomili adwokata i on prawdopodobnie nie wie, że ja tu jestem. Więc te osoby poruszyły niebo i ziemię i powiadomiły adwokata, który na szczęście nie zdążył daleko odjechać i przybiegł na salę sądową w połowie sprawy. Tak to wyglądało. Jeszcze. Wysoki sąd na początku, przed rozpoczęciem posiedzenia, odczytał list obecności. Odczytał oskarżony obecny, pokrzywdzony policjant obecny, świadek kolega policjanta obecny, obrońca oskarżonego nieobecny, ale widzę, że w papierach jest pełnomocnictwo podpisane dziś jeszcze przez pełnomocnika. W związku z tym domyślam się, że adwokat został powiadomiony o rozprawie.
A ponieważ nie przyszedł, to trudno rozpoczynamy. Na co ja wstałem i powiedziałem, proszę Wysokiego Sądu, obawiam się, że mój obrońca nie został przez policjantów powiadomiony. No ale jak to, pyta sąd? Przecież mamy tutaj podpisane pełnomocnictwo. No tak, tylko że to pełnomocnictwo zostało podpisane godzinę temu mniej więcej. A po jego podpisaniu mecenas wyszedł z pokoju przesłuchań, po czym natychmiast panowie policjanci mnie tutaj przywieźli, nie powiadamiając adwokata. Sąd spytał policjantów, czy tak było? I policjant, spuszczając głowę, powiedział, tak. Było. Na szczęście Wysoki Sąd po pierwsze uwzględnił wniosek mojego obrońcy o stwierdzenie, czy w momencie popełniania rzekomego czynu byłem poczytalny i odroczył rozprawę do innego terminu, na inny termin. Po drugie stwierdził, że wobec znacznych rozbieżności między moimi zeznaniami, a zeznaniami świadka i pokrzywdzonego policjanta, nie zgadza się na zastosowanie sugerowanego przez policjantów trybu przyspieszonego. Ponadto nie zgadza się na zastosowanie środka sugerowanego przez policjantów środka zabezpieczającego w postaci aresztu, czyli posadzenie mnie na dołku na 24 godziny do czasu rozprawy. Ponadto wydaje polecenie policji, aby zwrócili mi dowód osobisty oraz wolność natychmiast. No i tak też się stało. Rozprawa została odroczona. W naszym gronie jest mecenas Radosław Baszuk, jeden z obywateli RP. Powiedz mi, Radku, jak sprawa wygląda w twoich oczach? To jest tryb przecież zastosowany wobec takich no, stadionowych chuliganów, więc co ty uważasz na ten temat? Sytuacja wygląda tak, że tego rodzaju historie jak to, co dzisiaj nazywamy trybem przyspieszonym, a w latach 80. jeszcze pewnie niektórzy pamiętają tak zwanym trybem doraźnym, co jakiś czas na zakrętach naszej historii powraca jako element represji wobec nieprawomyślnych ludzi. Oczywiście istnieją duże różnice między tym starym trybem doraźnym a obecnym trybem przyspieszonym. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, to jest instytucja, która z założenia dedykowana jest bądź stadionowym chuliganom, bądź drobnym złodziejaszkom. Dzisiaj nie wiąże się to z surowszym zagrożeniem karnym, ale wiąże się z szeregiem uciążliwości, które mają ewidentnie represyjny charakter. Pierwsza kwestia to taka, iż mamy tutaj de facto jednoznaczne zatrzymanie, tak? Nie ma innej opcji, prawie nie ma innej opcji. Przepisy przewidują, w praktyce to się nie zdarza, a mianowicie osoba zatrzymana w ciągu 48 godzin ma stanąć przed sądem, przy czym prokuratorski akt oskarżenia zastępuje tu policyjny wniosek o ukaranie wniesiony przez policję. Przy czym w ciągu 48 godzin ma stanąć przed sądem, tak? Czas zatrzymania może być w tym momencie o dodatkowe 24 godziny dłuższy już w ramach tej procedury sądowej. A w wypadku wydania wyroku termin na złożenie wniosku jego uzasadnienie nie wynosi już jak w normalnym trybie 7 dni, a jedynie 3. Samą apelację należy wnieść nie w terminie 14 dni, jak to wynika z przepisów ogólnych, ale już w terminie dni 7. I to są te elementy, które czynią tryb przyspieszony, jak obserwujemy, no, bronią w rękach policji, dzisiaj bronią wobec uczestników zgromadzeń publicznych. Dodajmy pokojowych. Druga kwestia, to co bardzo wyraźnie wynika z
z opowieści Mariusza. Musimy wiedzieć o tym, że prowokacja staje się elementem działań policji skierowanym przeciwko uczestnikom zgromadzeń. To jest ta sytuacja, przedwczorajsza sytuacja Mariusza. Wiemy doskonale o tym, że część z nas została już wcześniej poddana takim prowokacjom z podobnym skutkiem i te sprawy są już w sądach. Tu nie było trybu przyspieszonego. I trzeba to mieć z tyłu głowy i trzeba o tym pamiętać. Natomiast to, co się wydarzyło przedwczoraj przed Sądem Najwyższym i konsekwencje w postaci tej ścieżki prawnej, to też jest informacja i to jest znak o tym, że najprawdopodobniej zapadła decyzja o zmianie sposobu postępowania z uczestnikami zgromadzeń i to, co do tej pory stanowiło jakąś uciążliwość, to znaczy te bezpodstawne legitymowania, bezpodstawne zatrzymywania w sprawach wykroczeniowych, być może odchodzi w przeszłość i dane nam będzie mierzyć się w tej chwili właśnie z prowokacjami mającymi na celu wygenerowanie sytuacji wskazującej na możliwość popełnienia przestępstwa. Tak? To będą te znieważenia funkcjonariuszy, to będzie naruszenie ich nietykalności i konsekwencje z tego wynikające, także tryb przyspieszony. Musimy być na to gotowi, musimy też w jakiejś mierze na pewno przedefiniować nasz sposób postępowania, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa prawnego nam, naszym koleżankom i kolegom, szerzej uczestnikom zgromadzeń publicznych. Płynące dla nas wszystkich też nauczka, żeby bardzo, tak jak Mariusz to zrobił, powściągnąć emocje. Znaczy, że trzeba by zachować się no, tak jak pomnik soli, dosłownie. Prawdopodobnie tak. Natomiast pytanie, Radku, do ciebie takie. Taka decyzja na jakim szczeblu mogła zapaść? Tego nie wiemy i zapewne się nie dowiemy. No, na pewno nie była to decyzja podejmowana 21 na miejscu, czyli na Placu Krasińskich. Zwłaszcza, że tak jak już powiedziałem, no, mamy już pewnego rodzaju doświadczenia i one wskazują tak naprawdę na to, że takie pomysły są prawdopodobnie w polu zainteresowania dowódców policji już od jesieni ubiegłego roku. Pytanie brzmi, jak masową skalę to przybierze. Tu zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz. Oczywiście należy zachowywać spokój i powściągliwość. Natomiast to zdarzenie, które relacjonuje Mariusz, no to użył tego słowa. Ja je oczywiście powtórzę, bo żadne lepiej nie oddaje charakteru tego, co się zdarzyło. Tak? Mieliśmy do czynienia z bandyckim, potencjalnie w możliwych skutkach bardzo niebezpiecznym zachowaniem, podjętym przez nieumundurowanego funkcjonariusza. Tak? Każdy, kto funkcjonuje w realiach zgromadzenia publicznego, wie, że z uwagi na ilość osób, dynamikę tych zdarzeń, koncentrowanie się na tym, czy na rękawie, czy na kurtce, na plecach człowieka, który stoi przodem do mnie, znajdzie się naszywka policja, no jest bardzo trudne. Tak? Stąd też oczekiwanie, by funkcjonariusze policji w takich sytuacjach no nie wstydzili się tego, że są policjantami i nosili mundury jednak. To im i nam ułatwia zadanie. I mnie się jednak wydaje, że tutaj zamiar to jest no, słynny efekt mrożący, tak, żeby jednak zniechęcić Wojciecha Kinasiewicza, żeby następny raz już nie wyszedł na ulicę, żeby nas po prostu po raz kolejny zastraszyć.
Jak ty, Wojtku, postrzegasz całą tą sytuację? Ty jesteś na tych barykadach przysłowiowych od samego początku przecież. Jesteś już bardzo mocno odporny na tego typu presję. Natomiast czy powinniśmy tym faktycznie się przejmować tak bardzo? Jak ty uważasz? Jakie to ma znaczenie dla nas? Znaczy, ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, która jest z mojego punktu widzenia w tym wszystkim bardzo ważna. A mianowicie to, że naszym celem obecności przed Sądem Najwyższym nie były utarczki z policją. Naszym celem było zablokowanie Sądu Najwyższego, naprawdę po to, żeby ten uzurpator, który tam w końcu się dostał, żeby tam naprawdę się nie dostał. Myśmy ten nasz zamiar ogłosili publicznie. Ogłosiliśmy blokadę na godzinę 8. Stawiliśmy się tam o 7.30. Kiedy tam się pojawiliśmy, policja już była. I to była w dużej liczbie. Już była rozstawiona w większości miejsc. Ja tam, przyznam szczerze, byłem wcześniej, przed godziną 6. Stał jeden radiowóz patrolowy. Wtedy jeszcze policji nie było. Więc oni się tam zgromadzili, wiedząc o tym, że będziemy. I te integralne, te ważne miejsca, i to też pokazuje pewną głupotę działania policji, bo oni obstawili głównie wjazd na parking sądowy od strony Świętojewskiej, tam gdzie był Mariusz właśnie. A dlaczego? Dlatego, że tam staliśmy w 2018 roku. I to jest pierwszy element, który trochę powinien zmieniać naszą optykę. Oni już przewidują nasze działania. To nieważne, czy to było zapowiedziane, czy nie, bo wielokrotnie zapowiadaliśmy różne rzeczy i takiej reakcji policji nie było. I z przykrością muszę stwierdzić, że te działania policji jakby przykryły cel naszej tam obecności. No to też powinniśmy zwracać uwagę, że tu nie chodzi o to, żebyśmy się, jak powiedziałeś, barykadach. Tu nie o barykady przecież chodzi. Tu chodzi o to, że żeby skutecznie przeciwstawić się zamachowi stanu po prostu. Policja jest tutaj narzędziem w rękach władzy i to jest oczywiste. Jak ktokolwiek ma co do tego wątpliwości jeszcze, to powinien je już dawno temu stracić. Z tym się mierzymy i z tego musimy sobie zdawać sprawę. Co do samych prowokacji, tak, oczywiście, ale to nie jest tak, że to się pojawiło teraz. Te prowokacje ze strony policji miały miejsce od dawna. Przy czym nie doprowadzali, nie udawało im się doprowadzić do tego celu, który sobie stawiali. To jest, nie wiem, czy to jest konsekwencja zmiany komendanta stołecznego, czy zmiany w ogóle nastawienia policji do protestów, tego nie wiem i na to pytanie sobie nie znajdziemy zapewne odpowiedzi. Natomiast ten element prowokacji miał miejsce już wcześniej. Ja pamiętam dokładnie sierpień 2020 roku, protest przed komendą stołeczną, wtedy kiedy zatrzymana została Anka i Bartek za Szumowskiego. Ja pamiętam dokładnie ostrzeżenia, które słałem do moich przyjaciół i przyjaciółek, że musimy cholernie uważać, bo będą chcieli kogoś za napaść właśnie zgarnąć. I tak też się stało. Wtedy był ten pierwszy incydent z Pawłem Kasprzakiem, kiedy to sławetny funkcjonariusz Król zagiął na Pawła parol i chciał go koniecznie zaaresztować pod pretekstem napaści na policjanta. To się wtedy nie udało, udało się później. Co do 21, to tylko tak na marginesie. To nie jest nowość. A myśmy z tym mieli już do czynienia znacznie wcześniej. Co do 21 kwietnia, to ja
Ja to byłem dwa razy w kordonie policji zamknięty tego dnia w innym miejscu niż Mariusz. I ja słyszałem od oficera policji, który zwrócił się do policjantów, którzy mnie w tym kordonie trzymali, nie wiedząc o tym, że ja to słyszę zapewne. Powiedział coś takiego, ja dosłownie nie zacytuję oczywiście, ale powiedział coś takiego, jak tylko tknie któregoś z was, natychmiast go zabrać. Jak tylko tknie któregoś z was, natychmiast go zabrać. No więc to dopiero skonfrontowane ze zdarzeniami, o których opowiadał Mariusz, dało mi niejako pełen obraz sytuacji. To było zamierzone. Po prostu, zwyczajnie to było zamierzone. Osoby, znaczy osoba pani Kasi jest znana, tak? I to ona. Mariusz też jest im znany. Z wcześniejszych ich działań. W końcu zatrzymywany niejednokrotnie. To przed tym chciałbym bardzo wszystkich przestrzec. To właśnie przed tymi prowokacjami. W stosunku do funkcjonariuszy podejmujących czynności należy zachowywać rzeczywiście stoicki spokój. Nie pozwolić sobie na to, żeby dać się w jakikolwiek sposób do czegokolwiek sprowokować, bo widać, że oni teraz tego oczekują. No nie spełniajmy oczekiwań policji po prostu, róbmy swoje. Co do efektu mrożącego, ja nie wiem, czy on ma jakikolwiek skutek, szczerze mówiąc. Znaczy w stosunku do nas myślę, że żaden. I to śródmiejska policja przynajmniej to już wie, że nas nie zamrozi. W stosunku do innych potencjalnych protestujących trudno mi powiedzieć. Natomiast będę powtarzał, spokój, konsekwencja. Wywiezienie na komisariat przeważnie nie boli. To da się przeżyć. To jest rzecz, która jest jakby wpisana w ten aktywizm, to działanie, ale nie dawać pretekstów do czegokolwiek więcej. To jest to, o czym mówił Mariusz. Trzeba pamiętać, jeżeli się idzie protestować, to trzeba wiedzieć, jaki jest cel tego protestu, co się chce osiągnąć. No nie jest celem danie się zamknąć i nie jest celem poddanie się prowokacjom policji. To jest apel też do młodzieży, żeby robić to w sposób naprawdę, tego można się nauczyć. Ja wiem po sobie, ja początkowo nie byłem w stanie zachować spokoju w takich sytuacjach, bo to jest trudne, no, ponoszą emocje, człowiek jest pod działaniem adrenaliny, głupota tych bęcwałów z policji rzeczywiście doprowadza do szewskiej pasji, ale tego można się nauczyć. Można się nauczyć spokojnie, czy ma pan dokumenty? Nie mam. Czy poda pan dane? Nie poda. My pana znamy, ale musimy pana wywieźć. Bardzo proszę, czekam. I to się przeważnie kończy tym, że nie wywożą. No, ale przeciętny obywatel ma w pamięci jednak dużo większe nadużycia policji, na przykład no, użycie paralizatora wobec Stachowiaka we Wrocławiu. Czy to, ja sobie zadaję takie pytanie, czy to nie weskaluje w ten sposób, że jednak na przykład latem policja użyje armatek wodnych. I czy faktycznie nie stanie się jednak tak, że ktoś zostanie zakatowany przez siepaczy? Może przesadzam, ale to właśnie tak działa efekt mrożący, o którym wspomniałem. Ale dochodząc do końca naszej rozmowy, jak wiadomo, najlepszą obroną jest atak. I obywatele RP swoją skuteczność również
dzięki mecenasom udowodnili w sądach, że niezawisłe sądy no, karzą, krótko mówiąc, zasądzając szkodowania. Z tego, co dzisiaj publikowałeś, Mariusz, na Facebooku, szukasz świadków tego zdarzenia. I mam pytanie do was, w zasadzie do Radka i do mecenasa. Jakie mamy tutaj szanse faktycznie tego bandytę zaciągnąć przed sąd i żeby ten sąd tego bandziora skazał? Opowieść Mariusza wskazuje na to, iż zareagował na agresję fizyczną pochodzącą od człowieka, którego nie identyfikował początkowo jako funkcjonariusza policji. Przydatny będzie oczywiście w tym zakresie każdy świadek, każda osoba, która była tam w pobliżu i zdarzenie to widziała. Zapewne najlepszym dowodem na to byłyby nagrania, jeżeli to zdarzenie w jakimkolwiek obiektywie, kamery czy telefonu się znalazło. No ale to rozumiem, pokażemy na sali sądowej. Mariusz, pewnie masz apel, żeby faktycznie wysyłać te filmiki, jeżeli takowe są. Ja nie szukam wyłącznie świadków zdarzenia z udziałem mojej osoby, ale również świadków bezprawnych, nielegalnych postępowań funkcjonariuszy wobec innych. Czyli prowokacji, nie chodzi mi tutaj o takie zwykłe działania, czyli legitymowanie bez żadnej podstawy, tylko ewidentne prowokacje, czyli nagłe pchnięcia, uderzenia dokonane bez żadnej zapowiedzi, od tyłu. Szukam świadków takich zdarzeń. Chodzi mi o to, żeby dowieść, że celem funkcjonariuszy i tego konkretnego mojego również tego dnia było sprowokowanie ludzi, którzy są spokojni, którzy nie łamią prawa, którzy przyszli w szczytnym, szlachetnym celu wesprzeć sędziego, który jest prześladowany przez reżim. Wydaje mi się, że rzeczywiście policjanci dostali taki rozkaz z góry, żeby przestać nas po prostu legitymować, bo to nie odnosi żadnego skutku, żeby przestać wysyłać zawiadomienia do sądu o rzekomym popełnieniu przez nas wykroczenia w postaci wzięcia udziału w tak zwanym nielegalnym zgromadzeniu, bo coś takiego nie istnieje. Dostali prawdopodobnie polecenie, żeby nas prowokować, żebyśmy dali się żeby nas oskarżać w trybie przyspieszonym z kodeksu karnego, czyli dziś prowokacja, dziś sąd i dziś więzienie. I o ile, tak jak słusznie Wojtek zauważył, na nas to nawet ten wyższy policyjny poziom z trybem przyspieszonym i z kodeksem karnym nie robi większego wrażenia, to nie tylko my jesteśmy na ulicy. Oprócz nas są młodzi, są dziewczyny ze Strajku Kobiet. I moim zdaniem trzeba ich edukować, im tłumaczyć, że nie wolno dać się sprowokować, że trzeba na zimno podchodzić do policyjnych prowokacji. Wydaje mi się, że nad tym powinniśmy pracować. Chciałbym powiedzieć na zakończenie, że taki optymistyczny, choć malutki akcent, że dzisiaj rozmawiałem z kilkoma aktywistami, właśnie młodymi aktywistami, i właśnie powiedzieli, że ten czas pandemii wykorzystali bardzo konstruktywnie. Przeszli bardzo gruntowne szkolenia, jak protestować na ulicy bez przemocy. I miejmy nadzieję, że będzie erupcja oporu społecznego po pandemii. Dziękuję wam za to spotkanie i dziękuję państwu i moim rozmówcom. Do widzenia. Dziękuję. Dzięki.